Cieszę się, że odbudowujemy się, że tradycja jest kultywowana i że zarówno Państwo, ale nasi goście chcą przyjechać do Lipnicy. Chcą razem z nami pielęgnować to, co najważniejsze, tak, aby ta tradycja była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jesteśmy małą gminą, małą miejscowością, ale w tym dniu oczy skupione są na nas. I staramy się być, zgodnie z tym przywilejem, który nam udzielono, być wizytówką Małopolski, ale chcemy być wizytówką całego kraju. Miejscem, w którym tradycja jest żywa, a ludzie budują swoją tożsamość właśnie na fundamencie dziedzictwa budowanego tutaj aż od X wieku. Jestem tutaj z moim przyjacielem i współpracownikiem od wielu lat. Ja też serdecznie Państwa pozdrawiam. Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który zaprosił mnie tutaj na tę Waszą gościnną ziemię. Nie jako politycy tej czy innej frakcji, ale jako ludzie, jako przyjaciele, jako ludzie sobie bliscy i jako przede wszystkim Polacy, którzy cieszą się tym, jak bardzo różnorodne są tradycje i kultura, którą decydujemy się kultywować w różnych zakątkach naszego kraju. Ja pochodzę z Podlasia. U nas nie ma takiej tradycji, tak pięknych, tak wysokich, tak niesamowicie spektakularnych palem na Niedzielę Palmową. Sąsiedni region, Kurpie, taką tradycję kultywuje i tam też odbywają się bardzo, bardzo interesujące konkursy, a te palmy są rzeczywiście imponujące. Wasze są inne niż te kurpiowskie, ale bardzo piękne, bardzo ciekawe. Dla mnie, dla całej mojej rodziny jest to duże przeżycie, że możemy po raz pierwszy zapoznać się z tym, jak tutaj te tradycje kultywujecie. I chcę Wam powiedzieć, że to jest to właśnie, co najwspanialsze w nas, niezależnie od tego, z której strony sceny politycznej przychodzimy, na kogo głosujemy, jakie mamy poglądy, czy bardziej z prawa, czy bardziej z lewa. Że kiedy chodzi o tradycje, że kiedy chodzi o to, co najbliższe i czego uczyliśmy się od naszych dziadków, od naszych ojców, matek i co chcielibyśmy przekazać naszym dzieciom, naszym wnukom, to łączymy się. I przecież razem przy tym pracujemy. Założę się, że ci, którzy te piękne palmy razem robili, nie pytali się nawzajem o poglądy, nie pytali się nawzajem o to, czy ten ogląda albo patrzy w tę czy inną stronę, tylko po prostu cieszyli się z tego, że mogą razem zrobić coś pięknego, że mogą razem wpisać się w tę sztafetę pokoleń, która idzie również przez tę waszą piękną i gościnną ziemię. Jesteśmy tutaj z rodziną po raz pierwszy i już chcę wam podziękować za waszą gościnność, której już doświadczyliśmy, za waszą otwartość, za tyle życzliwości, która nas spotkała i mam nadzieję, że ten konkurs będzie trwał i trwał przez lata i doczeka się swojej nie 65., ale 165. edycji i wnuki waszych wnuków i jeszcze ich prawnuki będą cieszyły się tym tutaj na lipnickim rynku, jak można połączyć szacunek do tradycji, z szacunkiem do piękna, ze współpracą i z radością z tego, że tuż przed bardzo ważnymi dla nas chrześcijan świętami jesteśmy razem i potrafimy spotkać się z uśmiechem na twarzy i z życzliwością wobec siebie. Serdecznie jeszcze raz Państwu dziękuję. Dziękuję Władek za to zaproszenie, bo gdyby nie ty, mnie by dzisiaj pewnie tutaj nie było. Dziękuję Panie Wójcie za gościnę i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz. Wszystkiego dobrego, dobrych, spokojnych i błogosławionych świąt Państwu życzę. Dostojni goście, drogi gospodarzu, Panie Wójcie, szanowne koło gospodyń, wszyscy mieszkańcy Lipnicy, wszyscy strażacy ochotnicy, twórcy ludowi, którzy kultywujecie tą wspaniałą tradycję. Ja się tutaj czuję jak u siebie. Jestem od wielu lat posłem tej ziemi. Jestem dumny z tego, skąd jesteśmy. Chciałem to pokazać właśnie wszystkim w Polsce. Chciałem to pokazać marszałkowi Szymonowi Hołowni. Chciałem to pokazać i będziemy to wspólnie pokazywać wszędzie, gdzie jest to możliwe. Bo to jest nasze. Ta tradycja ludowa jest naszym szlachectwem. To jest nasze szlachectwo. Ono nie wynika z krwi. Ono wynika z tego, jacy jesteśmy, co jest dla nas ważne tu w Małopolsce,
co jest ważne dla nas w Polsce, co nas łączy. I ja wciąż wierzę, że dzużo więcej nas w Polsce łączy niż nas dzieli. Że ten wspólny mianownik, któremu na imię Polska, jest święty. I możemy się spierać, różnić, ale patrzcie, co się dzieje na świecie. Ja dzisiaj też chcę w waszym imieniu tutaj z Lipnickiego Rynku podziękować żołnierzom Wojska Polskiego. Bo oni non-stop od świtu do nocy, całą dobę, czuwają nad naszym bezpieczeństwem, również dzisiaj rano. Również dzisiaj nad ranem. Bo niebezpiecznie jest. Bo czasy są takie, a nie inne. I nie możemy doprowadzić do tego, że jakieś chimery, polityczne emocje nas tak poróżnią, że nie będziemy mogli nad tym zapanować. Zapomnimy, co jest tak naprawdę w naszej odpowiedzialnej czasem misji najważniejsze. A najważniejsze to jest racja stanu, bezpieczeństwo Polski. Racja stanu, jakim jest bezpieczeństwo Polski. Potrzebujemy też tych momentów, które nas cieszą, które nas łączą, które są radosne. Ponad 65 lat temu, 66 lat temu, przodek pana wójta Gromali zgromadził tutaj tych, którzy zaczęli stawiać najpiękniejsze, największe palmy w Polsce. Zrobił to z poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe i tradycji. Zrobił to, żeby to przekazać kolejnym pokoleniom. Najbardziej cieszy widok tych najmłodszych, którzy tu przychodzą. Pewnie nie wszystkie dzieciaki jeszcze znają kontekst Niedzieli Palmowej, naszej tradycji chrześcijańskiej w tym względzie, ale ta barwna palma stanowi dla nich wielką atrakcję. Jak jest zrobiona własnoręcznie, stanowi też wielkie oddanie. Bądźmy dumni, kultywujmy tą tradycję naszych przodków, tak jak to pięknie robi tutaj pan wójt. Kultywuje tradycję dziś jako gospodarz gminy razem ze swoimi mieszkańcami, swoich przodków, swojego ojca, swoich dziadków, tych wszystkich, którzy stworzyli tu w Lipnicy coś wspaniałego, coś niezwykłego, z czego Lipnica jest dumna. Moi drodzy, bądźmy razem pomimo wszystko, a może bądźmy razem, bo takie czasy są, że trzeba być wspólnotą i trzeba tą wspólnotę odradzać. Wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin, wszystkiego dobrego dla całej wspólnoty Lipnicy, powiatu bocheńskiego, Małopolski i Polski. Dobrych, błogosławionych, zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. Nie mogę nadziwić się waszego zaangażowania i waszego podejścia do organizacji tego wydarzenia. To, co przed chwilą powiedział pan marszałek Sejmu, Niedziela Palmowa tutaj w Lipnicy Murowanej, ona jest wyjątkowa, ona jest szczególna, bo to nie tylko kwestia naszego chrześcijaństwa, naszego katolicyzmu, gdzie wtedy udajemy się do Kościoła po to, żeby przypomnieć sobie tą Niedzielę Palmową. Ale również tutaj, w Lipnicy Murowanej, od wielu, wielu lat organizowany jest szczególny konkurs, który nie tylko rozsławia Lipnicę i powiat bocheński, ale tak naprawdę jest konkursem, który na całą naszą Polskę. Mówi się właśnie tutaj o mieszkańcach powiatu bocheńskiego Lipnicy Murowanej. I panie marszałku, chcę powiedzieć, że ten konkurs jest szczególny, wyjątkowy, bo ja wielokrotnie mieszkając w powiecie bocheńskim Bochni, będąc tutaj w Lipnicy Murowanej, muszę powiedzieć, że on jest dlatego taki wyjątkowy, bo tu mieszkają wyjątkowi ludzie. Tu mieszkają niedobrzy ludzie, bardzo dobrzy ludzie, panie marszałku. Dlatego ten konkurs jest taki wyjątkowy, tak szczególny, tak ważny i cała Polska o nim mówi. Szanowni państwo, i tak moi przedmówcy, wszystkiego dobrego na te święta wielkanocne. One są wyjątkowe, one są szczególne. Życzę państwu, żebyście spędzili je w gronie rodzinnym. Jakieś rodzinne swary właśnie, żeby one zostały odsunięte. To jest właśnie czas, to jest ten moment, gdzie możemy się wszyscy razem pogodzić i razem wspólnie zasiąść przy stole wielkanocnym, przy śniadaniu wielkanocnym. Tego państwu wszystkim serdecznie życzę, a tak jeszcze jednym zdaniem pamiętam, jak rok wcześniej też wchodziliśmy na tą scenę, wcześniej padało, a znowu słońce wyszło. Dzisiaj jest taka sama sytuacja i to potwierdza to, co ja przed chwilą powiedziałem. Szanowni państwo, dziękuję wam za to wydarzenie i za ten dzisiejszy dzień, że jesteśmy tutaj wspólnie razem i pamiętamy o tradycji. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, starosta powiatu bocheńskiego, pan Adam Korta.
A teraz czas już na to, co jest najważniejsze dzisiaj, czyli na procesję z palmami.